Senat Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II na wniosek Rady Wydziału Nauk Społecznych nadaje tytuł doktora honoris causa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II profesorowi, doktorowi habilitowanemu Józefowi Kozieleckiemu. Nadaniem tego tytułu Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II pragnie wyrazić szacunek i uznanie dla działalności profesora, który w naturalny sposób łączy aktywność naukową i dydaktyczną oraz wysokie wymagania zawodowe stawiane zarówno sobie, jak i współpracownikom, z ogromnym szacunkiem dla każdego człowieka. Dorobek pana profesora z zakresu psychologii cechuje się różnorodnością formy z jednoczesnym, wysokim perfekcjonizmem treści. Profesor Józef Kozielecki jest pierwszym polskim psychologiem, któremu przyznano tę najwyższą godność w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, chociaż świat psychologiczny reprezentował już twórca logoterapii, Viktor Frankl, wyróżniony w roku 1994. Uroczystość wręczenia doktoratu honoris causa profesorowi Józefowi Kozieleckiemu ma miejsce w szczególnych okolicznościach. Ze względu na stan zdrowia pana profesora wręczamy to wyróżnienie w ciszy jego mieszkania. Ma to w jakimś sensie znaczenie symboliczne. Osoba pana profesora jest przykładem skromności i dążenia do poznania prawdy o człowieku, bez poszukiwania rozgłosu i honorów. Nie jest w jego stylu bycie pierwszym, najlepszym i najbardziej znanym ze wszystkich, chociaż trudno byłoby znaleźć w środowisku polskich psychologów kogoś, kto w równie jak on oryginalny i nowatorski sposób podejmowałby trudne i istotne aspekty życia psychicznego człowieka. Profesor Józef Kozielecki jest niewątpliwie wybitną i wyjątkową postacią polskiej psychologii. Jego dorobek naukowy miał wpływ na kształtowanie się kierunków badań polskich psychologów, jak mało kto rozsławił on polską psychologię na świecie. Imponujący jest zakres jego zainteresowań, oryginalność ujęć i otwartość na ciągle pojawiające się nowe idee we współczesnej psychologii. Jest on członkiem rzeczywistym Polskiej Akademii Nauk. Trudno nie wspomnieć o niezwykle interesującym rysie twórczości profesora Józefa Kozieleckiego, jakim jest zajęcie się przez niego literaturą piękną, eseistyką i publicystyką. Podejmuje on zawsze zagadnienia ważne i społecznie bliskie człowiekowi. Potrafi zarówno w treści, jak i w formie znaleźć się ponad hermetyczne zamknięcie w jednym środowisku twórczym. Wśród książek reprezentatywnych dla tej działalności wymienić można Szczęście po szwedzku, Koniec wieku nieodpowiedzialności, Stary Bachman i inne, które są inne pozycje, które zawierają w sobie bardzo oryginalne i głębokie treści. Profesor Józef Kozielecki jest niezwykle wnikliwy, również jako felietonista publikujący m.in. w Odrze i w Tygodniku Powszechnym. Pan profesor Józef Kozielecki jest ponadto niezwykle zasłużonym nauczycielem, wychowawcą i opiekunem. Dużo wymagał od swoich uczniów, ale jak sami oni piszą, nigdy nie wymagał więcej od innych niż od siebie samego. Nadanie tytułu doktora honoris causa przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II profesorowi Józefowi Kozieleckiemu jest wyrazem wielkiego uznania całego polskiego środowiska naukowego, a szczególnie środowiska naszego Uniwersytetu dla jego twórczości i wkładu w rozwój psychologii w Polsce i poza jej granicami. Uroczystości związane z nadaniem tytułu doktora honoris causa profesorowi Kozieleckiemu ze względu na zły stan jego zdrowia przebiegają w ciszy i mają miejsce w prywatnym mieszkaniu. Chociaż wszyscy mieliśmy nadzieję, że będą miały charakter bardzo uroczysty i odbędą się w auli Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w obecności całego Senatu oraz setek studentów, a także licznej rzeszy zaproszonych na tę uroczystość psychologów z Polski i zagranicy. Te szczególne okoliczności można jednak przyjąć jako przesłanie twórczości profesora, że pokonywanie własnych ograniczeń, przekraczanie barier, transgresja odbywają się w ciszy. Związane są nierozłącznie z poczuciem osamotnienia, zmaganiem z sobą samym, ale i nadzieją mającą wielorakie źródła i sięgającą najgłębszych warstw ludzkiej egzystencji. Powierzenie mi przez Senat Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II obowiązków
promotorski, w tym przewodzie doktorskim, przyjąłem jako wielkie wyróżnienie. Uroczystość nadania doktoratu honoris causa należy do najbardziej doniosłych wydarzeń, jakie mają miejsce w życiu akademickim. Pan profesor Józef Kozielecki jest człowiekiem wyjątkowej miary, uczonym o niekwestionowanym, wybitnym dorobku, człowiekiem dającym swoim życiem świadectwo głoszonym przez siebie wartościom. Prekursorem tego, co współcześnie określa się mianem otwarcia na kulturę europejską i światową. Z wielką radością przyjmujemy fakt dołączenia pana profesora Józefa Kozieleckiego do naszej wspólnoty akademickiej poprzez wpisanie go do grona wybitnych postaci XX i XXI wieku, które otrzymały tytuł doktora honoris causa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Summis auspiciis apostolice sedis nec non serenissime rei publice polonorum nos Stanislaus Wilk, rector magnificus, Andreas Senkowski, decanus spectabilis, promotor rite constitutus. In clarissimum et illustrissimum dominum Josephum Kozielecki, professorem in Universitate Varsaviensi et socium Academiae Scientiarum Polone Ordinarium, virum et mirabili diligentia in rebus pervestigandis et summa alacritate ad juvenes instituendos, qui munera honoracque primum sibi ipsi magna injunxit uniquique autem cultum honoremque debitum semper tribuit, qui multa serie eluxit librorum, qui vero varietate figurationum et item gravitate rerum magni estimantur, e sententia facultatis scientiarum socialium a senatu academico comprobata, doctor humaniorum artium honoris causa nomen et dignitatem, jura et privilegia conturimus, in aiusque rei fidem hoc diplomas illo maiore Catholice Universitatis Lublinensis Ioannis Pauli II sacratissimo cordi judicate sanciendum curavimus. Decanus ac promotor Andreas Senkowski, rector Stanislaus Wilk, Lublini, die decima mensis decembris, anno domini bis millesimo septimo. Szanowny księże rektor, drodzy koledzy, chciałbym poświęcić to wystąpienie niezwykłemu epizodowi z mojego życia naukowego. Profesor Kreutz, profesor mistrzostwa Kreutz, wyrzucony z Lwowa, jak ja z Wilna, czytając moje kontrowersyjne prace na temat psychologii matematycznej, powiedział ostro i otwarcie: panie Kozielecki, z pana nic nie prosi. Zdobyłem się na odwagę i wykrztusiłem: panie profesorze, z Kraszu pochodzi więcej orłów, tu nawet obecnie, jak centralny Polski. Uśmiechnę się tajemnicz. A może profesor Kroć się myli. Profesor Stana miałby coś do powiedzenia na ten temat. Świadczy o tym między innymi zaszczytny tytuł doktora honoris causa, który mam w jednym z najwidniejszych uczelni europejskich, którą kieruje ksiądz profesor Stanisław Wild. Do niego adresuję jedno z najpiękniejszych słów polskich. Słowo jak kwiat. Słowo dziękuję. Dziękuję Tobie, księże Stanisław.
nauczycielowi i wychowawcy, wybitnemu mistrzowi Chóra. Zgadzam się z panem profesorem, że, tutaj cytat, poznawanie człowieka to rodzaj przygody. Tak jak dla alpinisty przygodą stają się ciągle ponawiane próby dotarcia do szczytu. Poznawanie jest grą z nieznanym i z samym sobą. Dziękuję mu, panu profesorowi, za tą wielką grę. Tytuł doktora honoris causa przyznany przez Senat Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II jest dowodem uznania, które podlega prawu transgresji. Tak jak dorobek pana profesora przekracza granice szkoły lwowsko-warszawskiej i granice psychologii jako uprawianej dyscypliny. Gratulujemy panu profesorowi zaszczytnego wyróżnienia i składamy najlepsze życzenia w imieniu całego środowiska pana macierzystego wydziału. Odpowiedni podpis. Vivat Academia, vivat professores, vivat Academia, vivat professores, vivat semprum quod libet, vivat semprum quae libet, semper sit in flor.